Ostatnio było naprawdę sucho, jeżeli chodzi o newsy, był totalny dry season, ale myślę, że możemy w końcu powiedzieć, że wracamy na dobre tory i właściwy rollout do Vultures 2 właśnie się zaczyna. No, witam znowu wszystkich, ja jestem Drzewi. Kolejny update a propos całego rolloutu Vultures, tym razem do volume 2. Bardzo mnie cieszy, że tak fajnie odbieracie te filmy i zostawiacie komentarze. Naprawdę czytam każdy z kolejna. I nie wiecie nawet, jak bardzo mnie cieszy, że takie filmy jak update'y zbierają tak fajne wyświetlenia, bo pamiętam, jak robiłem do Dondy 2 chyba update'y, tak samo jak był rollout i były wyświetlenia pokryły 50, no nie? Więc mega, mega mnie to cieszy, moje serducho się raduje. A jak ty jesteś nowy i chcesz też usłyszeć więcej takich rzeczy, to oczywiście zostaw suba z dzwonem, łapeczkę w górę. No i co? I śledź ten kanał, zostaw oczywiście też jakiś komentarz po sobie, bo wiecie, że sekcja komentarzy jest wasza i ja z chęcią posłucham tego, co macie do powiedzenia oczywiście. Słuchajcie, no myślę, że możemy powiedzieć, że jesteśmy już naprawdę na lepszej drodze, a dlatego, że pomimo tego, że było to gdzieś tam nawet pokazywane i był taki było robione dochodzenie, gdzie zostało teoretycznie w powiedzmy tych 90% ukazane, że majowa data premiery, czyli ten 3 maja podany przez Baby Kim memes na Instagramie, w DM-ach z niby je. No jest fałszywa, no to jest fałszywa data, to jest po prostu fałszywa data, nie ma co ukrywać. Ale wracam z newsami, nie będę wam puszczał żadnych snippetów, pomimo tego, że trochę ich jest. No bo są dwa snippety, które ostatnio wyszły, ale nie będę ich puszczał, bo też nie chcę, żeby w razie co zbanowali kanał albo zrzucili ten film, a też nie chcę wam spoilować, bo może nie każdy chce sobie spoilować album i wolą się zaskoczyć na premierę. Mimo wszystko, dostaliśmy fajną wiadomość, i fajną, i niefajną, trochę mam ambiwalentne podejście do tego, z racji tego, że data tego wydarzenia, a mowa tutaj o imprezie na piramidach w Egipcie, no 20 kwietnia, moi drodzy, to jest sobota. W ogóle, kurczę, znowu dziwny naprawdę wybór, jeżeli chodzi o datę premiery, no bo kurczę, znaczy datę premiery, datę eventu, kiedy się odbędzie, bo jednak to jest sobota, prawda? Bardziej bym celował gdzieś w tygodniu, tak jak to było na początku, chyba że jeszcze wcześniej gdzieś na przykład ogłoszą, może w Stanach, albo gdzieś all around the world. Inne daty takich eventów i na przykład sobotni to będzie tak samo taki, powiedzmy, ostatni, jak to było w Nowym Jorku przy jedynce. No fajnie by było, chociaż no to by ukazywało, że jednak jeszcze sobie do kwietnia poczekamy. W kwietniu mam urodziny, więc super, jakby to dropnęło jeszcze na moją urodzinę, ja bym się naprawdę mega cieszył. No ale co mogę powiedzieć dalej? Jeżeli chodzi o ten event, musimy sobie przypomnieć, że podobny koncert miał być grany w Gizie na piramidach również. Tutaj akurat jest inna i inne miejsce, natomiast miał wtedy odbyć się w tamtym roku koncert Travisa Scotta. Otwierający koncert Utopii, jeżeli dobrze pamiętacie. No niestety on się, pomimo tego, że się cały wyprzedał, to się nie odbył. Dlatego tutaj mam lekkie obawy, że może być to samo, powtórka z rozrywki, że wyprzedadzą całą scenę, wyprzedadzą cały event, a koniec końców władze Egiptu się sprzeciwią, jeżeli chodzi o takowy koncert i on się finalnie nie odbędzie. No ja mam nadzieję, że tak nie będzie, ale ostatnie słowa pamiętajcie, że zawsze pozostają przy władzach danego państwa, więc no jeżeli oni by się nie zgodzili, tak, no to wiecie, nawet przez jego chociażby ostatnie kontrowersyjne ranty i poglądy, albo chociażby po powiązanie z Travisem Scottem, no to też jakby gdzieś tam może na to oddziaływać, chociaż miejmy nadzieję, że tak nie będzie. No ale dobra. Powiedzmy, że ten event się odbędzie, czyli ja bym obstawiał, jeżeli chodzi o nową datę premiery, że będzie to albo właśnie ten weekend kwietniowy, czyli 21, no nie? 20-21. Ewentualnie będzie to początek maja, tak jak to było w kwestii tego Baby Kim's Memes, jeżeli chodzi o ten fake, który niby był prawdziwym DM-em, ale
może jednak jest jakieś ziarnko prawdy w tym wszystkim, więc zobaczymy. Zobaczymy, trudno cokolwiek spekulować, ale dry season się kończy, powoli nabiegają nowe informacje. Ja już tak, powiem wam szczerze, nie siedzę 24/7 na Ardicie. Posiłkuję się bardziej podsumowaniami, trochę Discordem, ewentualnie filmami z zagranicznych kanałów i sobie zbieram informacje i jest to na pewno dla mojej główki bardziej zdrowe. Przede wszystkim też nadchodzi mecz Obumi ten weekend, więc zapraszam na reakcję w Piątunio. Bawimy się, lecimy, nie śpimy, jak to mówią. Kolejny taki newsik fajny. Nuty z Vultures były grane na Rolling Cloud. Między innymi, jak miał Don Toliver swój set, znienacka pojawił się Ty Dolla $ign. Zagrał nam początek swojej zwroty, mianowicie mowa tutaj o piosence Field Trip. I Ty też swój wers, no, nie robił performu, ale wiecie, zrobił to samo co na Listening Experience, więc nie wiem, to chyba jest po prostu nowy styl, jaki będzie się udzielał a propos performacji, tak, performowania tych wszystkich piosenek, no, who knows, zobaczymy, może kiedyś się doczekamy prawdziwych koncertów. Natomiast później był grany Carnival, okej, no jakby tutaj spoko. Później po Rolling Cloud, tutaj co jest bardzo też istotne, była impreza, która była oddana ku celebracji numeru 1 na billboardach, oczywiście piosenki Carnival. No i tutaj bardzo, bardzo fajny taki hincik, takie puszczenie oczka dla fanów, myślę, że też na pewno ze strony Ty Dolla, bo Ty Dolla zagrał 3 piosenki z Vultures 2. 3 piosenki, które prawdopodobnie jeden z insiderów pisał, że były ukończone, że było słychać, że są ukończone i były naprawdę zagrane całe, od początku do końca. I mianowicie mówię tutaj o Field Trip, czyli wcześniej to samo, co było zagrane u Doniego na secie, na Rolling Cloud, oraz Dead/IG Models, no bo dwa tytuły latają po sieci, jeszcze nie wiemy, jaki będzie oficjalny, oraz Everybody, które niektórzy hejtują i nienawidzą, a niektórzy pragną tej piosenki, bo potencjał na tą piosenkę jest naprawdę, a podobno krążą plotki, że sample Backstreet Boys został oczyszczony, został zezwolony do wypuścienia, więc super by było. No i czekam na tą oficjalną, ostateczną wersję, bo naprawdę potencjał, jeżeli chodzi o podbicie list Billboardu, nawet jeżeli by to miało wyjść w maju, biorąc pod uwagę piosenki, które naprawdę są gdzieś tam brane pod uwagę na finalną tracklistę, jest naprawdę mocny, jest mocny potencjał. A dlaczego tak mówię? A dlatego, że kolejną piosenką, która prawdopodobnie trafi na finalną tracklistę, prawdopodobnie mówię, no bo wiadomo, z niej nigdy nic nie wiadomo, jest New Body. New Body, wiecie, że ja uwielbiam tą nutę, pomimo tego, że się przeruchałem na leakach, to i tak jestem ciekaw, jak to będzie brzmiało oficjalnie, na oficjalnym bicie doprodukowanym, bo myślę, że na pewno coś jeszcze się zmieni lekko, no jakieś takie, wiecie, kosmetyczne zmiany, ale ta nuta jest po prostu taka, nie wiem, wydaje mi się, że jest... Może nie chcę mówić timeless, no bo to nie jest kawałek, który byłby timeless, ale na pewno nie jest to utwór, który by mi się szybko znudził, bo pamiętam, że słucham go od roku 2018, jak zlikował, czy 2019, jakoś jak zlikował, to pamiętam, że słuchałem i słucham do tej pory. No i jeżeli chodzi o tą piosenkę, bo to są ciekawe newsy. Jeżeli chodzi o DM-y, które zostały upublicznione przez Yes Jules, bo to tutaj będą dwa newsy w jednym. Yes Jules opublikowała DM-y, pomimo tego, że została pozwana, no i to, że niby, wiecie, łamie NDA-kę, ma wywalone w to. No i tutaj trochę jest sprzecznych faktów. Dlaczego? Dlatego, że wyciekła informacja, jakoby Yes Jules nie podpisała NDA-ek ani dokumentów. I zrobiła to dlatego, bo niby zapomniała. Jeden z, można powiedzieć, wyżej postawionych osób w zarządzie Yeezy, oczywiście firmy Yeezy, miałby poświadczyć, jakoby no faktycznie jest Jules, no zapomniała podpisać dokumentów. Więc to, że się flexuje tym, okej. Okay.
jest w tym trochę prawdy, natomiast to bardziej wyniknęło podobno z jej nieuwagi, jeżeli z premedytacji, ale nie wiemy, jak było naprawdę. Mimo wszystko podobno sam ten lawsuit, sam ten pozew będzie i tak nadal wniesiony. Nic tutaj się nie zmieni, nadal będzie wisiała prawie 8 milionów w tej firmie. Nie wiem, na jakiej podstawie, skoro takich dokumentów nie podpisała. Podobno wszystko było tak chaotyczne i tak niepospinane i szybko to wszystko było nakręcane, że no był chaos wykonany. Jeszcze jak widzieliście te DM-y, to tam widać, że sam Kanye no strasznie chaotycznie pracuje, przez to ten rollout jedynki to jest w ogóle cud, że się udało i że ten album dropnął. Dlatego nie dziwmy się, czemu dwójka nie dropnęła, bo na podstawie nawet tych DM-ów można zobaczyć, jak etyka jego pracy wygląda, a właściwie jak tej etyki brak. No ale wiecie, o co mi chodzi. No i tutaj w DM-ach było też, była taka ważna informacja, gdzie Yes Jules miałaby wysłać instrumental do Doja Cat i do Ice Spice. Mianowicie, żeby się dograć zamiast Nicki Minaj. Jak wiecie, Nicki Minaj miała ból dupy, powiedziała, że już jest za późno, nie wyczyści tego sampla. Nie wiem w końcu, jak jest, bo pamiętacie, że w ostatnim odcinku mówiłem, że niby wyczyściła swój sample, że niby nagrała nową zwrotę. Nie wiemy, jak jest, no dowiemy się tak naprawdę przy okazji premiery dwójeczki, tak? Więc wtedy będziemy mieli czarno na białym. Natomiast jeżeli chodzi o nowe gościnki, niby Doja Cat się faktycznie nagrała, pomimo tego, że jej menadżer skomentował ten post na Instagramie jako cap, to gdzieś tam z insiderów wynika, że dograła się, tylko jej management nie dał zielonego światła, żeby taką zwrotę puścić. Szkoda, bo uważam, że Doja Cat o wiele bardziej by pasowała, nie jeżeli Ice Spice, o której zaraz też powiem. I ja generalnie mega, ale to mega miałem wizję, jeżeli chodzi o gościnkę Doja Cat i mam nadzieję, że uda się to dowieść do skutku, bo nie wiem, czy jakoś dojdą do porozumienia z managementem. Chciałbym, bardzo bym chciał, chociaż no Kanye nie ma się czego martwić, bo sam sobie piwa naważył, więc teraz powinien je wypić. No ale dobra, mówię tutaj też o drugiej osobie, jaką jest Ice Spice. Ja za nią jakoś mocno nie przypadam, w sensie jest mi obojętna, ale nie rozumiem jej fenomenu do dzisiaj. Dla mnie to jest trochę taka goofy raperka, ale to tylko pamiętajcie, że jest moja opinia, zawsze możecie się opinią podzielić w komentarzu. No i Ice Spice też niby nagrała swoją zwrotę. Niby faktycznie nagrała swoją zwrotę, więc gdzieś tam te DM-y by jakoby miały być prawdziwe, niby gdzieś tam by się to pokrywało. No i Ice Spice nagrała tą zwrotę, natomiast jej management również nie dał zielonego światła, nie zgodził się, by publikować, żeby ten wers wszedł na płytę. Nawet je upublikował no z godzinkę temu story, gdzie mówił o tym, że management właśnie Ice nie dał zgody na to, chociaż pomimo tego, że wers został wysłany. No więc nie wiadomo, czy Kanye pójdzie na batalię z jej managementem i wrzuci ten wers, chociaż jeżeli już tak by miało być, to wolałbym, żeby to był wers Doja Cat, jak mam być szczery. Dużo osób widzę, że pisze, że jednak Ice Spice jest taką goofy raperką i w sumie to by pasowało do vibe'u tej piosenki. Może mi się przekona, bo wiecie, Kanye umie wyciągnąć jakby wszystko co najlepsze, te smaczki z artystów. Także możliwe, że faktycznie tak by było. Jak to mówią, trust the process, więc zobaczymy jak to wyjdzie finalnie. Okej, ja jestem na nie, ja bym wolał Doja Cat, ale jeżeli ona i tak koniec końców gdzieś tam skończy na tym tracku, okej, okay, that's fine, zobaczymy, możliwe, że dowiedzę. Zobaczymy, ja na razie czekam mimo wszystko na ten kawałek, bo śmiejemy się już w społeczności, że to jest po prostu przeklęty kawałek, który chyba nigdy się nie ukaże. No i podobno też jest gdzieś tam jeszcze jedna gościnka nagrana do New Body. Nie wiem, czy awaryjna, czy nie, ale nie można na razie podobno odkryć, kim jest ta osoba. Oczywiście ja też, jeżeli chodzi o Kanye, no to no błąd, że gdzieś tam próbuję też iść na batalię z jej managementem, z jej labelem, jeszcze dziewczynę w to wkręcać. Trochę uważam, że nie na miejscu, zwłaszcza, że nie mają jeszcze zbudowanej jakiejś mocnej relacji, pomimo tego, że ja wiem, że Ice Spice uważa go za najlepszego producenta rapowego wszechczasów i gdzieś tam jest jego fanką, no to ja uważam, że Doja Cat jako gdzieś tam jej przeświadczenia, ta dziwność w social mediach i tak dalej, ona naprawdę bardziej gdzieś tam łączy się z vibe'em Kanye i fajnie by to na pewno wyszło, zwłaszcza, że też ostatnio nagrywała storki z Back to Me jakiś czas temu, no to nie wiem, no ja bym to widział, ja bym to po prostu widział.
No, następnie, jeżeli chodzi o sociale, to dowiedziałem się też, jeżeli wy też czytaliście, może też już wiecie, że Kanye ostatnio dużo spędza czasu na socialach. Między innymi miałby czytać Reddita, na którym ja też siedzę, i czerpać tam informacje, właśnie między innymi też niby była ta inspiracja, żeby zaprosić Ice Spice na New Body czy Doja Cat, więc nie wiem, czy to jest prawda, ale podobno jeden z insiderów pisał, że naprawdę ten sub ma dużą moc i żebyśmy się udzielali i pisali swoje jakieś sugestie, bo naprawdę Kanye bierze to pod uwagę. Więc jeżeli tak jest, dołączcie, piszcie. Naprawdę, może warto, możliwe serio, że dostaniemy zajebistą dwójkę o wiele, wiele, wiele lepszą niż jedynkę i ja. Obstawiam, że tak będzie. Nowa data premiery w maju, nie wiem, czy tak będzie. Jeszcze raz tutaj powtórzę, że trudno cokolwiek teraz tak naprawdę wnioskować, gdzieś tam snuć jakieś teorie, dlatego że jesteśmy tak naprawdę trochę od początku na starcie rolloutu, można powiedzieć. Wydaje mi się, że jakby można teraz to potraktować, że Rolling Cloud był startem, jakby ta dwójka, wiecie, to wszystko zaczęło nową drogę do Vultures 2 i możliwe, że coraz to będzie więcej kart odkrywanych i coraz więcej newsów będzie do nas napływać. Ja mam taką nadzieję, wiecie, że jeszcze raz powtórzę, materiał jest mocny, ale to przemocarny, jeżeli chodzi o tracklistę póki co. Trzymam kciuki, żeby to w końcu wyszło, żeby złamała się klątwa sequeli albumów je. A was zostawiam z przemyśleniami, oczywiście zostawcie swoją opinię w komentarzu, bo zajebiście mi się to czyta. Oczywiście zostawcie także suba, dzwonek, łapeczkę w górę, jeżeli jesteście nowi. Wpadajcie na Discord, bo tam sobie dyskutujemy, robimy zamówienia a propos merchów, jeżeli na przykład jesteś, nie wiem, no nie masz ziomków, z którymi chciałbyś zamówić merch, to może byś chciał z nami zamówić. Do nas już taki merch idzie z jedyneczki, z dwójki też będziemy zamawiać, więc jak ktoś będzie chętny, to zapraszam oczywiście, bo próbujemy tutaj zbudować naprawdę fajną społeczność. Zapraszam też do wspierania kanału, jeżeli byście chcieli, bo ja wszystko, jak sami dobrze wiecie, ci, którzy dłużej oglądają, pakuję w kanał, więc śmiało zapraszam. I co? Tyle. Czekamy na lepsze czasy. I dajcie znać, czy byście chcieli, żebym zrobił update'y a propos Metro Boomina, no bo w piątek Metro Boomin dropi z Future'em i mógłbym jeszcze jeden film przed dropem przygotować, więc jeżeli dotrwałeś do końca, napisz we don't trust you, napisz we don't trust you w komentarzu. Także tyle ode mnie, trzymajcie się, elo!